Niewielu z nas wie, niewielu zdaje sobie sprawę, zwłaszcza na początku pracy z PL SQL-em, że w PL SQL-u możemy również tworzyć własne obiekty i później je po prostu dobrze wykorzystywać. W jaki sposób? Pokażemy sobie w tym właśnie krótkim filmie jako kolejną ciekawą sztuczkę w PL SQL. Stwórzmy sobie najpierw własny typ danych jako obiekt. Czyli create type, niech to będzie adres, as object i następnie tutaj wypisujemy, co w tym obiekcie ma być. Czyli my zróbmy sobie tak standardowo, może trochę krócej, niech to będzie najpierw miasto, Warszawa, powiedzmy 40, ulica, też Warszawa, powiedzmy 40 i numer, nic więcej. I numer niech będzie integerem. OK. Możemy odpalić to, zobaczyć, co się wydarzy. Typ został utworzony. Świetnie. Teraz stworzymy sobie tabelę, która ten obiekt będzie wykorzystywała. Czyli create table, niech to będą dane, powiedzmy. I te dane będą miały ID int. Następnie imię, niech będzie to jakiś varchar 20 i do tego adres. Może zróbmy tak, może zmienię nazwę, żeby nam się to nie pokręciło. To zrobimy sobie adres pracownika. Tak będzie się nazywała kolumna, a typ danych będzie właśnie adres, ponieważ tak ten typ nazwaliśmy. Odpalamy. Odpaliło mi się tutaj jeszcze ten create object, w związku z tym pojawił się błąd. Tabela dane została utworzona. No i teraz w jaki sposób dołożyć dane do tabeli, w której mamy swój własny obiekt. Insert into tabela, następnie values, 1, niech to będzie Jan. No i teraz dokładamy informacje do naszego typu danych. Należy najpierw napisać, jaki typ danych chcemy użyć, ten obiektowy. Następnie dokładamy sobie miasto, ulicę i numer. OK. W taki sposób, w takiej strukturze dodajemy dane do naszej tabeli. Jest OK. Dane zostały zainsertowane. I teraz zobaczmy, jak będą się one prezentować w wyniku. Mamy informację 1 Jan i sysadres. Kiedy dwa razy tu klikniemy, no to widzimy, że ten sysadres, ten obiekt ma w sobie jakieś dane, z których możemy korzystać. No i teraz na tych danych możemy również oczywiście przeprowadzać zapytania, prowadzić jakieś struktury, które są nam konieczne do filtrowania danych, do analizy danych. Jest to jak najbardziej plastyczna kolumna, można z niej naturalnie korzystać. Zatem wykorzystanie obiektu, stworzenie własnego obiektu oraz wykorzystanie go w tabeli jest jak najbardziej możliwe w PL SQL-u, do czego też również zapraszam i serdecznie polecam tego typu rozwiązania, które są po prostu niebanalne.